gdzieś na przykład 5 lat takiego tatuowania mi wystarczy, wolałabym już te 10 lat temu znaleźć swój styl, żeby ktoś mi wtedy powiedział, tak jak twoja koleżanka, że hej, słuchaj, pomyśl po prostu o tym, co lubisz robić, z czym jesteś związana i to pykło. No to pykło, fakt. Może bym i skrócił, może tak, jeżeli bym wiedziała, że to się tak wszystko będzie toczyło, jak teraz się potoczyło w całym tym tatuażowym środowisku, że te style jednak są ważne, że tatuatorzy są rozpoznawani po swoich stylach, to pewnie bym to skróciła. Natomiast ja zaczynałam w takich czasach, że nie było tego, więc ciężko mi jakby to było, może takie moje siedzenie nad tą kartką i się zastanawianie, no to też może gdybym tego nie zrobiła, może gdybym dalej robiła jakby wszystko, bo to też mi gdzieś tam sprawiało jakąś tam poniekąd satysfakcję, może bym to robiła dalej, ale no nie wiem, ciężko tak naprawdę powiedzieć. Z perspektywy takiej, że teraz jakby na to patrzę, to może i faktycznie zaoszczędziłabym sobie te 5 lat gdzieś tam drążenia, szukania i tatuowania wszystkiego innego, a miałabym o 5 lat więcej dinozaurów do zrobienia. Tak. Także z tej perspektywy na pewno bym sobie to powiedziała. Ale uważam, że każdy rok mojego tatuowania w innym stylu jest to zawsze jakiś tam wkład do tego, żeby to doświadczenie rosło i żebym też pewnie się czuła tatuując, bo jeszcze może, nie wiem, 7, 8, 9 lat temu nie podejmowałabym się wszystkich tatuaży, jakie bym miała do zrobienia, a teraz siadam przy kliencie i nie mam w ogóle jakiejś takiej niepewności, czy coś mi nie wyjdzie, no nie mam w ogóle czegoś takiego. Zauważyłam też, że twoje tatuaże tak naprawdę raczej są takie mało formatowe, raczej niezbyt wiele wstawiasz na Instagram takich tatuaży większych niż przysłowiowa 4. To prawda, natomiast wynika to chyba z tego, że jednak moi klienci przychodzą właśnie po takie symboliczne, że tak powiem, wzory. Jeżeli ktoś przychodzi po tatuaż z dinozaurem z pizzą, no to raczej nie myślę o tym, żeby sobie robić cały rękaw w dinozaury z pizzą. No nie, no ale ja albo cały ma czas mam w głowie jedno... plecy, gdzie jest jeden wielki dinozaur z pizzą. No nie zdarzyło się nie jeszcze. Zdarzyło się zapraszam, teraz. Chętnie wykonam duże prace. Ja to naprawdę bardzo chciała zobaczyć. Nie, tak naprawdę to no faktycznie większość mam takich tatuaży, które wykonuję na jednej lub na dwóch sesjach, jeśli są troszeczkę większe powiedzmy, te kolorowe prace. Mam zaczęte parę większych projektów, natomiast one są jeszcze jakby w trakcie tworzenia i jeszcze się nimi nie chwalę. No dobra, ale chciałabyś tatuować trochę większe prace? Wydaje mi się, że na pewno bym nie odmówiła. Okej, bo też wiem w rozmowach z tatuatorami, którzy z kolei jednak codziennie wykonują duże prace, że oni z chęcią już dzisiaj przeszliby do takiego tematu mniejszych tatuaży i wychodzenia o jakiejś normalnej godzinie z pracy. Więc pomyślałam, że może ty masz na odwrót, że właśnie chciałabyś teraz coś dużego porobić. Dłużej posiedzieć w pracy? Coś dużego zrobić, takiego wiesz, nie, że no, spojrzysz na to jak na wielkie dzieło sztuki. Ja mam dużo. Dinozaurowe. Ja mam dużo właśnie za sobą prac wielkoformatowych. Wiem, z czym to się je, ile czasu trzeba poświęcić, żeby one powstały. Lat naprawdę czasami też, bo to wszystko zależy od klientów. Jeśli się ktoś umówi sukcesywnie, miesiącu jedna tam sesja, dwie, nawet niektórzy się tak hardkorowo porywają, no to szybko się wtedy to tworzy i powiedzmy w pół roku możemy zrobić całe plecy i szybko się tym chwalę. A jeśli ktoś się decyduje na kolorowe plecy w stylu neotradycyjnym, jeśli miałby robić jeszcze dinozaury, no to myślę, że to są 2 lata niewyjęte. Tak realnie mówiąc, no to jeśli ja tatuuję dinozaury 5 lat, no to przypuśćmy, że jeszcze nie wszystkie mam pokończone swoje duże prace. I ich nie pokazuję po prostu. Ale, ale naprawdę czekamy na zgłoszenia na ten ale jak ktoś jest chętny, zapraszam na coś większego, nie ma. Moja nie ma wyobraźnia problemu. Naprawdę. No mam jeden teraz taki kierunku. Tatuaż, no jutro go właśnie będę robiła dalej. Jest to młoda dziewczyna, fanka również dinozaurów, jak i wszelakich gadów. Robimy całą nogę w dinozaury i no długa jest ta noga dość. No i dinozaurów nam wyszło chyba tam z 12, więc no jest trochę pracy. Mamy no już parę sesji za sobą. To jest projekt, który bardzo bym chciała zobaczyć. Tak, mamy parę sesji za sobą i no kończymy. Natomiast ona jest z Gdańska, ja tutaj pracuję w Warszawie, więc też ciężko się trochę zgrać czasowo. No dlatego to się tak ciągnie. No. Duże prace jednak to jest też wyzwanie i dla klientów, i dla tatuatorów, żeby jakby sprawnie to wszystko oczywiście podążało takim naprawdę szybszym tempem. Dlatego
mniejsze prace są fajniejsze o tyle, że zrobimy raz, wstawiamy, chwalimy się, klient zadowolony, myśli o następnym, tu wrzutka, tu wrzutka. Mhm. No a jednak duże tatuaże, no to jednak to jest czas. Oczywiście, cierpliwość. Że tak. Co w takim razie radzisz swoim klientom przed sesją? Jak powinni się przygotować? Przede wszystkim się wyspać, zjeść dobre śniadanie. Polecam też tydzień przed sesją robić sobie peelingi miejsca, w którym się będzie tatuowało i je nawilżać. Naprawdę usprawnia to pracę i naprawdę uważam, że ta skóra w takiej dobrej kondycji dużo lepiej też później ten tusz przyjmuje i lepiej się też goi, mi się wydaje. Zgadzam się w 100%. Tak. Nie polecam przychodzić na kacu, ani niewyspanym, ani w jakimś stresowym okresie swojego życia. No to chyba bym musiała nigdy się nie tatuować. Bo to nigdy dobrze się nie kończy. Bo jestem często Nie polecam też sesji dwudniowych, jedna po drugiej, chociaż wiem i mam też parę takich klientów, którzy jednak się umawiają z dnia na dzień i żałują później drugiego dnia, że przyszli w ogóle. Mhm. Ale już jak są, no to cierpią do końca. No co, przede wszystkim być takim wypoczętym i nie jakimś takim zmęczonym, no bo wiadomo, tatuowanie parę godzin, no to jednak jest wysiłek, pomimo tego, że się cały dzień leży i nudzi i się gapi w telefon, no to jednak człowiek wychodzi zmęczony. No ale to też kiedyś wyglądało inaczej na pewno. Kiedyś też nie mieliśmy aż takiej świadomości o tym, jak należy się przygotować, żeby ten tatuaż... Tak. I tobie jako tatuatorce i powiedzmy mi jako klientowi ten cały proces przeszedł łatwiej i lepiej. Ale klienci są świadomi dość, bo jednak pytają, jak się przygotować. No na szczęście teraz już są. Chociaż ci, co przychodzą pierwszy raz, wiadomo, no bo później jak już ktoś coś ma, no to już wiadomo. Ale ci, którzy przychodzą pierwszy raz, jednak się zawsze gdzieś tam podpytają, bo się trochę stresują, jak to się przygotować. Także ja tam mam swoją formułkę już wypracowaną, proszę się wyspać, najeść, wziąć ze sobą coś słodkiego. Niektórzy sobie przynoszą termoforek, kocyk swój, także doświadczeni już. To już prawie jak w spa. To jest spa. Milutko, cieplutko. No dokładnie. Słuchaj, rozmawiałyśmy też prywatnie o tym, że tak naprawdę twoja droga no, nie była taka, że od razu znalazłaś się w studio tatuażu. Tak naprawdę w tym momencie tatuujesz praktycznie sama albo z drugą osobą, jeśli w ogóle do tego dochodzi. Natomiast no, wcześniej tak nie było. Wcześniej tatuowałaś w dużej grupie, więc jak wyglądała historia pod tym względem? No moja w ogóle przygoda się zaczęła od tego, że tatuowałam w różnych studiach na samym początku, zanim otworzyłam swoje. Więc zawsze tatuowałam w jakiejś grupie mniejszej bądź większej osób. Natomiast gdy miałam 24 lata, już pojawiły się takie ambicje, że dobra, już tyle lat siedzę w zawodzie i w ogóle otwieram swoje studio. No i dokonałam tego, miałam Pink Machine przez 10 lat. Natomiast tutaj troszeczkę takich spraw prywatnych się nałożyło na to, że jednak rozstałam się z Pink Machine. No i trochę tych ludzi się przez to moje studio przewinęło, no naprawdę. Właśnie. Ja miałam też osoby, które uczyłam, które teraz świetnie tatuują. Nie chcę się chwalić, ale tak. Odnoszą sukcesy, że tak powiem, na polskiej scenie tatuażu. I trochę tych osób się przewinęło. No jest to... W perspektywie osoby, która prowadzi studio, zawsze trochę stres. Przychodzi do ciebie tatuator, który chce u ciebie pracować, no to pokładasz w nim nadzieję, że no jednak będzie to też taka osoba, która też coś w to w studio włoży. Natomiast nie zawsze tak jest, że te osoby, które przychodzą do pracy, przynajmniej teraz, pytając się też jakby z doświadczenia innych osób, które prowadzą studio tatuażu, no nie zawsze one są tak na 100%. Te pierwsze parę miesięcy gdzieś tam jest ten zapał do pracy, a później troszeczkę gdzieś tam to spada, także... Myślisz, że dlaczego tak jest? Mi się wydaje, że w dużej mierze to wynika z tego, że jeżeli ktoś zaczyna teraz przygodę z tatuażem, różne ma motywacje do tego właśnie, żeby zacząć tatuować. Mhm. Jeśli to jest tylko i wyłącznie motywacja, powiedzmy, taka, żeby na tym zarobić kasę, lub że jest to modne, no to nie jest to motywacja żadna tak naprawdę moim zdaniem. Albo żeby zdobyć sławę na mediach społecznościowych. Albo żeby zdobyć sławę na mediach społecznościowych, tak, bo to też było parę takich przypadków sławnych, dość mocno tatuatorów, niezbyt dobrze tatuujących, ale no to gdzieś tam pomijam. Natomiast jeżeli takie ma się motywacje w tym zawodzie, to nie są w ogóle żadne motywacje moim zdaniem i to zawsze gdzieś tam wygaśnie. No nie będzie ta osoba miała na tyle zapału, żeby to ciągnąć, bo jest to bardzo ciężka praca. Praca z klientem, praca
po parę godzin w studiu, jak i później po godzinach gdzieś tam w domu. Cały czas gdzieś tam trzeba to wszystko rozwijać, pilnować, no, dbać o to, żeby to wszystko działało i się rozwijało. Nie każdy ma tyle jakby ambicji, nie każdy ma tyle siły, żeby to ciągnąć i tak naprawdę uważam, że to jest trochę taka selekcja naturalna później, że jeżeli tatuatorzy odpuszczają, no to gdzieś tam znikają, ich nie ma. Przychodzą następni, którzy może też przez chwilę gdzieś zaistnieją, no a później ich nie widać albo pną się w górę, także tutaj jest taka, powiedzmy, trochę selekcja tego wszystkiego, natomiast uważam, że jeśli ktoś naprawdę chce i na bok troszeczkę sobie odsunie te, powiedzmy, parcie na szkło albo zarabianie. Albo nawet życie prywatne ma. Tak. Lub to tak jest. To wtedy będzie miał w tym sukces. Uważam, że tak, bo można nawet w tych czasach, gdzie tego po prostu, gdzie jest tego bardzo dużo, ciężko się też przebić przez tych wszystkich innych tatuatorów. Uważam, że jeśli ktoś faktycznie będzie miał pomysł na siebie i będzie chciał to realizować, no to naprawdę można fajnie sobie gdzieś tam dojść do jakiegoś takiego poziomu, który Cię będzie zadowalał. No ale jeśli do tego będą takie pobudki, dobra, kupuję jutro maszynkę i zaczynam tatuować i w ogóle fame na Instagramie, fame na TikToku. No i fame na imprezach. Fame na imprezach, to nie będzie działało na dłuższą metę. Na dłuższą metę nie, na pewno nie. No tak, ale żeby być cały czas dobrym tatuatorem, szczególnie po 15 latach i nie zastać się, to cały czas trzeba dbać o swój rozwój. W jaki sposób Ty dbasz o swój rozwój? Ja na przykład bardzo dużo obserwuję innych tatuatorów, którzy też są gdzieś bardziej doświadczeni ode mnie, pod względem ilości lat na przykład. Ja uważam, że zawsze coś nowego się można nauczyć. Tak. Zawsze można coś podpatrzeć, zawsze można coś pokombinować, żeby zrobić coś inaczej. Także ja się bardzo motywuję tym, że no ja przede wszystkim też bardzo dużo rysuję. Uważam, że jako osoba, która na co dzień ma co robić, naprawdę ja siedzę i tłukę te wzory. Przyjemności. Tak, z przyjemności, bo ja po prostu coś przeglądam, coś mnie zainspiruje i ja chcę to narysować. Widzę, o kurde, ale będzie super w ogóle materiał na przykład na rękaw albo na jakiś tam pojedynczy wzór. I ja naprawdę się relaksuję przy tym, bo ja lubię to robić, także to jest mój taki rozwój też uważam. Bo rysunek bardzo, bardzo pokazuje, jak się człowiek rozwija. No właśnie, i to też jest częste pytanie, które zadaję i też chciałabym poznać Twoją opinię. Uważasz, że każdy tatuator powinien potrafić rysować i rysować rzeczywiście? Uważam, że tak, natomiast jeśli ktoś pracuje w danym stylu, no to też wiadomo, nie będzie wszystkiego rysował. Jeśli są tatuatorzy, którzy pracują w stylu sketchowym, no to oni rysują jakby swoje prace w tej danej dziedzinie, no to nie będzie robił portretów realistycznych też do końca. Ale uważam, że fajnie by było, jakby sobie nawet z ciekawości dla siebie poszedł na lekcję, czy tam na jakiś kurs, bo ja na przykład też bardzo długo chodziłam na rysunek i malarstwo. Może już nie teraz, ale dawno temu, ale chodziłam. Jasne. Rysowałam zupełnie. Zdobyłaś jakąś wiedzę w tym kierunku. Tak, zdobyłam wiedzę w tym temacie. I uważam, że każdy powinien sobie się sprawdzić przede wszystkim też. I jaką rolę teraz mają też media społecznościowe w rozwoju, w zaistnieniu? Uważasz, że wspomniałeś, że teraz jest łatwiej dzięki nim, ale uważasz, że ta droga dzięki temu może się przyspieszyć i to jest dobre, czy wręcz przeciwnie i tak naprawdę tatuator dłużej powinien sam się rozwijać niż stawiać na te media społecznościowe, bo potem my klienci, powiedzmy, możemy się oszukać na jego zdolnościach, bo ma więcej lajków niż umiejętności na przykład. Ja mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że jeśli... Znaczy może tak. Ja zaczynałam tatuować, kiedy w ogóle nie było czegoś takiego jak media społecznościowe. My mieliśmy fanpage na Facebooku i to było tyle tak naprawdę. I klienci sami nas szukali. My nie musieliśmy się wysilać, żeby robić sobie swoje super Instagramy, żeby robić relacje, żeby cały czas gdzieś tam być. My tak naprawdę tylko czytaliśmy wiadomości, zapisywaliśmy kalendarze na rok do przodu i ludzie szukali nas tak naprawdę sami. Natomiast teraz uważam, że bardzo się to zmieniło. Teraz my musimy wyjść do tych klientów, bo no, role się odwróciły. I ja zaczynając tatuować, nie mając w ogóle takich umiejętności, skillów, wszystkiego uczyłam się sama. Mój Instagram tak naprawdę od gdzieś tam zera do jakiejś tam liczby, którą teraz mam. Wszystkiego uczyłam się sama i uważam, że
Jest to do zrobienia i jest to ważne teraz na pewno. Ponieważ tatuatorzy, którzy nie inwestują jakby w swój wizerunek, nie chcą się rozwijać ani prowadzić tych kont, no gdzieś tam z racji tego, że my musimy wychodzić właśnie tak jak wspomniałam do tych klientów, no to oni gdzieś tam znikają. Może w mniejszych miastach, jeśli są studia tatuażu i każdy wie, że to studio gdzieś tam w mniejszym mieście jest, no to będą ci ludzie przychodzili, ale oni gdzieś tam się nie wybiją wyżej na pewno. Ja uważam, że zagraniczny rynek, jak i polski rynek jednak jest oparty na tych mediach społecznościowych. Czy one pomagają na zasadzie takiej, żeby ktoś dobrze tatuował? Chyba nie. No właśnie, ale klienci mogą się oszukać. No też jednak ta edycja tych zdjęć, jak to wszystko tam wygląda ładnie, kolorowo, jest to może być mylne, bo są tak zwane ten efekt dziary, który gdzieś tam widać ciągle. Jeszcze nie słyszałam takiej nazwy. Ale no jest efekt dziary po prostu. No widzisz zdjęcie zrobione zdjęcie wstawione na Instagram, czy tam chyba na TikTok to bardziej nie, bo ja to bardziej instagramowa niż TikTokowa. Zdjęcie wrzucone na Instagram, no i ona po prostu tam, no każdy detalik się zgadza, po prostu no tam wymuskane, no ale tak naprawdę na żywo mogłoby to wyglądać 100% inaczej i też parę razy się natknęłam na to, że klienci mi opowiadali, że oglądali właśnie takie profile, gdzie te tatuaże wyglądały po prostu nieskazitelnie, tam się po prostu nic nie miało prawa zadziać złego na tym zdjęciu, a później na przykład gdzieś widzieli na konwencie tatuaż na żywo. Albo gdzieś na relacjach, albo na relacjach gdzieś się tam przewinęły już wygojone tatuaże, a ta osoba gdzieś robiła następny, no i to w ogóle się nie zgadzało. Nie zgadzało się nic, także no na pewno można się też oszukać. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś już chce się do kogoś umówić konkretnie, no to trochę taki research trzeba zrobić. Gdzieś tam porozmawiać z tą osobą, może by wysłała pracę zagojonych tatuaży. To właśnie, co byś poleciła rzeczywiście, nawet nie twoim przyszłym klientom, tylko w ogóle osobom, które są zainteresowane tatuatorem. Na co zwracać uwagę, jak się go szuka? No wydaje mi się, że też, wydaje mi się tak, tutaj jakby kiedyś było tak, że długość tych terminów zależała od tego, kto jest jaki dobry. Okay, ale no nie tak. Uważam teraz tak, żeby to był wyznacznik. Uważam, że jeżeli tatuator pokazuje na przykład swoje wygojone prace na Instagramie, no to jest jakby to główny wyznacznikiem tego, jak te prace później się właśnie wygajają, więc jak one są zrobione, jak one wyglądają zaraz po zrobieniu. Bo jeśli praca jest dobrze wykonana technicznie, no to ona po wygojeniu też będzie dobrze wyglądała. Wiadomo, już nie jest taki żywy, super i tak dalej kontrastowo, ale jeżeli nie ma tam jakichś rozlań, tuszu, czy jakichś ubytków, czy nie jest jakiś turbo wyblakły ten tatuaż, no to wtedy ten tatuator jest jakby dobrym takim profesjonalnym tatuatorem i można się do niego udać. No nie wiem, ja tylko na tej podstawie mogę powiedzieć. Gdybyś weszła do studia tatuażu, to na co byś zwróciła uwagę w pierwszej kolejności jako taki klient? Jako klient? Ale tak pod względem studia tatuażu czy artysty akurat? Jedno i drugie, żebyś wiedziała, czy nie powinnaś już wyjść. No ja bardzo na przykład zwracam uwagę na tą sterylność. To jest dla mnie podstawa, nawet jak chodzę do gabinetu dentystycznego, to jest po prostu już takie zboczenie chyba zawodowe, że wszędzie gdzieś tam to... przy pobieraniu krwi też. Tak, tak. Wszystko to, co się gdzieś tam dzieje na skórze, gdzie tam coś może się zadziać, no to jest już takie trochę przeczulenie. Także na pewno bym zwróciła na to uwagę, czy jest po prostu czysto. Już nie mówię tam o jedzeniu z podłogi, ale żeby po prostu było czysto, schludnie. Żeby tatuatorzy gdzieś tam mieli te swoje stanowiska ogarnięte, żeby tam nie było jakiegoś bajzlu i tak dalej, i tak dalej. No i patrząc przede wszystkim na portfolio danego tatuatora, no ja już mogę pod względem takim technicznym może trochę tak powiedzieć, żeby te prace po prostu no nie były jakieś, no nie wiem jak to wam wytłumaczyć, ale no kulturalnie. No żeby one po prostu, no może nie były nie wiadomo jak wysokich lotów, bo zależy też co chcemy robić i u kogo chcemy robić, ale żeby ta praca też była po prostu tak chociażby, no cienie takie ładnie roztarte, żeby ten kontur nie był jakiś pokrzywiony, porozlewany. No ty to wiesz, ale rzeczywiście klienci mogą. No ciężko klientom to jest ocenić teraz, natomiast wydaje mi się, że jeżeli klienci jednak dużo oglądają tych tatuaży i ja gdzieś tam... I oby tak było. Uczestniczą gdzieś tam na forach, na Facebooku czy na grupach, bo ja sobie tak z ciekawości to wszystko oglądam. Ja też.
Tak, to jednak ci klienci mają dużą świadomość tego, że... Na pewno dużo większą niż tak, kiedyś. Tak, tak, bo jednak jest dużo bardzo dobrych prac. No i jednak już no, samo przez się, jeżeli ktoś rzuci coś bardzo średniego, a gdzieś tam obok jest praca, która jest dobra lub bardzo dobra, no to jednak ci klienci są w stanie to już rozróżnić. No to na sam koniec chciałabym się jeszcze ciebie spytać, gdzie widzisz swoją tatuatorską przyszłość? Gdzie na przykład widzisz siebie za 10 lat? Chciałabyś gdzieś pojechać? Pouczyć się z kimś tatuować, podpatrzeć czyjeś pracę? Ja na pewno teraz stawiam na dużo więcej wyjazdów, ponieważ tatuując już tylko jakby sama już w pracowni w Aurze tutaj w Warszawie, no mogę troszkę więcej też powyjeżdżać, bo nie ukrywajmy, nie muszę się opiekować jakby tutaj osobami, które gdzieś tam ze mną są. A stawiam teraz na zagraniczne wyjazdy, na guest spoty w większych studiach za granicą, bo bardzo chcę też podpatrzeć tatuatorów w innych krajach, jak oni tatuują. No i mam nadzieję, że tak mocno wyjazdowo będzie na przyszłe lata. I ty za 10 lat będziesz siedziała, myślisz, nadal w Polsce czy za granicą? No nie wiem, ciężko stwierdzić, szczerze powiem, no ciężko to dobrze stwierdzić. Dobrze mieć jakiś taki znak zapytania na przyszłość. Dobrze mieć znak zapytania, ja jestem bardziej takim domatorem, więc tutaj mam swój spocik, ale... Ale będziesz podróżować. Ale będę chyba tak bardziej podróżować, no bo dobrze już tak mi naprawdę... Dobrze mi wobec siebie. Tak. Więc super. Nie wiemy do końca, gdzie tam zastanę się za 10 lat, ale mam nadzieję, że... No to na pewno życzę będę ci tych podróży. Wracać, o tak powiem. Życzę ci tych podróży, samych udanych guest spotów i... No, żeby było wszystko super. No na pewno będzie, no ja nie przewiduję. I żebyś jednak nigdy nie przestała, słuchaj, tatuować tych dinozaurów, bo ja jeszcze muszę, słuchaj, przyjść do ciebie. Zapraszam. I sobie takiego wytatuować, a ja często długo podejmuję decyzję, więc musisz trochę poczekać jeszcze. Spokojnie, ja zawsze doradzę, pomogę. Super, dziękuję ci bardzo za wywiad i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.